Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować kolejne produkty, jakie dostałem ze sklepu kartyina.pl. Bardzo e, fajna współpraca się e, nawiązała między mną a e, Jurkiem. E, jak coś e, jest nowego, czy jakieś inne informacje tutaj Jurek chciałby poprzez mój kanał przekazać, to wysyła różnego rodzaju produkty. I dzisiaj moi kochani, e, pierwszą sprawą, jaką chciałbym Wam tutaj przekazać jest informacja, że mimo, że w sklepach e, typu Empik, Kolportery, Inmedio i tak dalej, nie ma już kolekcji panienie FIFA 365 2024, nie ma saszetek. W sklepie u Jurka na kartyina.pl możecie znaleźć Poszczególne produkty, wszystko jest, są też zestawy startowe, są multipaki. Tutaj dostałem dużą puszkę, duży blisteryk, tutaj Premium Gold. Dwa rodzaje blisterków czy tych ekopaków. Mała puszka, Fatpack, luźne saszetki. Także moi kochani, macie 15% na te produkty rabatu, jeżeli wpiszecie mój kod rabatowy Lukasz M1. To zapamięci 15% na FIFA 365-2024 i druga sprawa. U jurka w sklepie kartyina.pl są również te ekskluzywne boksy Tournament Celebration Box z Euro 2024 Germany od Topsa. Tutaj również 15% na takiego boksa wpisując mój kodzik Łukasz e, M1 przy pierwszym e, zakupie, tak więc moi kochani na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie pięć saszetek luźnych i Fedpeka. Pozostałe produkty e, zostawię na osobny odcinek. Chyba że zrobimy tak, saszetki luźne sobie zostawię na pojedynki. Łukasz M kontra karty platynowe, bo trzeba dalej kontynuować serię, a brakowało mi trochę saszetek, więc to. Odłożymy na boczek a dzisiaj otworzymy fedpeka i może jednego tutaj blisterka. Pozostałe produkty na inne odcinki zostawimy. Ok, startujemy z blisterkiem. Pięć saszetek plus dwie karty z limitowanej edycji i końsy. Kto nam tutaj wpadnie będzie. Pojedynek, limitek, końsy. A z kart limitowanych, no pięknie. Jest z Milanu Simon Kier i Gabriel Martinelli z Arsenalu. Taki pojedynek sobie rozegramy w tym momencie. Pięć szytek I mamy Fansa Kevina de Bruyne z Manchesteru City. Dominator Wilson z Newcastle Wazowieczka Veratiego z Paris Saint Germain Paradela River Plate Araujo Barcelona i Bellingham Real Madrid Saszetka numer 2 Fans favorite Acerby z Interu Rising star Zaire Emery Paris Saint Germain Następnie Homegrown Longstaff z Newcastle. I jest Milan. Mamy Oliwiera Giroud i prowadzi mój ukochany klub. Garnacho Manchester United i Tonali Newcastle. Trzecia saszetka. Fans Favorite Murphy z Newcastle. Tutaj również Newcastle. San Maximin Magician. Logo Marsylii. Verratti Paris Saint-Germain i ponownie Giroud znowu taka sama praktycznie saszetka tam też był Verratti Olivier Giroud 2.0 i Basic z Lazio Giroud niestety nie będzie w kolejnym sezonie w Milanie odchodzi do MLS więc na sam koniec jeszcze tutaj dwie brameczki strzela i dalej mamy kapitana Ajaxu Tadicza też już dawno go nie ma w klubie Dominator Salah z Liverpoolu. Kto tu odwrócony jest? Artur Palmeiras, broby Ajax, Casale Lazio i Varan Manchester United. No i została nam ostatnia saszetka. Kapitan Otamendi Benfica, z Realu topkiper Kurtua, bazówka Fratezi, Inter Galan Atletico, Balde Barcelona i Chupomoting Bayern. Czyli mamy zwycięstwo Milanu. Tutaj 2-0 w tym pojedynku. Obie bramki strzela Olivier Giroud I przed Wami unboxing drugiego produktu czyli FedPack. 24 karty plus 2 Free. Zobaczymy, kto tam wpadnie. Vinicius z Realu, Giant. Nie, no nie wierzę. Patrzcie, co tutaj wpadło. Momentum nawet można trafić w fetpykach. Tego to się nie spodziewałem. Myślałem, że tylko rarki. A tu taka niespodzianka. Vinicius w dwóch postaciach Giant i karta momentum. Wow! Znowu się przyfarciło. Jurek, masz dobrą rękę dla mnie. Tyle ci powiem. Szok. Co dalej? Dominator Giru z Milanu, Magician Rafinha Barcelona, Titan Bastoni Inter, Logo Benfiki, Logo Manchesteru United, Teraz bazówki Elliot, Weverton, Fratezi, Fancy, Mbappé, Rodri. I Botman, Kapitan Bayernu Neuer, Double Trouble Manchester United i kolejne bazówki: Rulli, Vlahodimos, Di Maria, Lindström, Windal, Wlachowicz. Guindogan, Isak, Konate, Alvarez i Solari. Tak więc, moi kochani, no tego. Nie spodziewałem się, że w FedPekach można trafić również kartę momentum. Bardziej liczyłem, że może jakaś rarka wpadnie, a tu taka niespodzianka. Okej, okay, moi kochani, to tyle dajcie znać odnośnie dzisiejszych tutaj trafień. Co sobie tutaj myślicie? Przypominam o kodach rabatowych na FIFA 365 2024. 15% i również na boksy te ekskluzywne Tournament Celebration Box Euro 2024 Germany od Topsa. Przypominam, sklep karteina.pl Tak się nazywa ten sklepik. To tyle moi kochani. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę. Żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!